powiem kilka słów o sobie. Jestem od 10 lat radnym sejmiku województwa mazowieckiego. Jestem wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Budżet województwa mazowieckiego to jest ponad 2,5 miliarda złotych, co prawda w tym roku mniejszy. Zajmuję się wszystkimi aspektami życia społecznego. Także jestem już znany na rynku politycznym, z działalności politycznej już od dłuższego czasu. Wcześniej pracowałem w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, od najniższych stanowisk, do stanowiska głównego specjalisty odpowiedzialnego za rozliczenia z systemem giełdowym Warset, giełdy papierów wartościowych. Następnie przeszedłem z powodów także rodzinnych, urodziło mi się dwójka dzieci, trudne były dojazdy do przedsiębiorstwa energetycznego w Siercach na stanowisko inspektora do spraw logistyki. Także zajmowałem się tam wszelkiego rodzaju zakupami i obsługą logistyczną firmy. Główną pozycją to były zakupy asortymentów miałów węglowych na potrzeby przedsiębiorstwa. Także ta tematyka także jest mi znana od poprzedni. A ostatnio byłem kierownikiem działu analizy i rozwoju tego przedsiębiorstwa, które zostało, ta funkcja została w ogóle powołana w celu przeprowadzenia gruntownej analizy obostrzeń Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska. Bo szanowni Państwo, musimy pamiętać, że Unia Europejska to nie tylko fundusze, które otrzymujemy, ale niestety także strasznie duże obowiązki dotyczące ochrony środowiska. Musimy, korzystając z derogacji ciepłowniczej, możemy używać tych obecnych kotłów węglowych, boilerów, do końca roku 2022. Oczywiście każdego roku zmniejszana nam jest ilość, przydzielana bezpłatna ilość emisji CO2. Będziemy musieli to dokupować. Będziemy musieli podjąć decyzję władze miasta, rada miasta, w którym kierunku, kiedy już rząd Rzeczypospolitej ustali z Komisją Europejską ostateczne formuły tej ochrony środowiska, czyli narzucone nam są obrót CO2, także ograniczenia emisji siarki, emisji azotu. Ostatnio Komisja Europejska także chce nam narzucić ograniczenia emisji rtęci, która jest to prawda śladowa, ale jeżeli wprowadzony zostanie ciągły pomiar, to także będziemy musieli zainwestować w instalacje dotyczące tego rodzaju emisji. Także ogrom zadań będzie przed nami. Poradzimy sobie, wybierzemy dobrze. Na razie działa elektrociepłownia gazowa, która dzięki niej także mamy mniejszą ilość emisji też CO2. Produkujemy prąd. Prąd jest obecnie, jakby powiedzieć, głównym źródłem dochodów naszego przedsiębiorstwa. Obsługujemy ponad 55 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Ciepło oraz ciepłą wodę. Te dostawy, jak wszyscy zresztą wiecie, są ciągłe, niezagrożone i ceny także nie są podnoszone, o co się staramy. Szanowni Państwo, chciałbym także uciąć spekulacje dotyczące, które się pojawiły, prywatyzacji przedsiębiorstwa energetycznego. Każdy, kto mnie zna, albo rozmawiał ze mną, albo słuchał kiedykolwiek moich wypowiedzi, musi mieć świadomość, że ja jestem osobiście nieprzeprogramowywalnie przeciwnikiem prywatyzacji. Uważam takie coś za niemalże marnotrawstwo. Proszę Państwa, takie przedsiębiorstwa jak przedsiębiorstwo energetyczne, czyli PEC w skrócie, PEWiK, ZUO, to są po prostu skarby miasta. To jest przedłużenie władzy prezydenta i zapewnienie finansowania, a oprócz tego jest to zapewnienie całości obsługi mieszkańców miasta. Także taka sprzedaż była na niekorzyść zarówno mieszkańców, jak i naszego miasta. Ja jestem przeciwnikiem tego i pan prezydent wie także, że od początku, kiedykolwiek, zawsze odpowiadałem się przeciwko temu, bo nigdy to nie przynosiło pozytywnych skutków, tylko negatywnych. Tak jak w Warszawie sprzedaż specu spowodowała to, że cena energii wzrosła, a firma ta nie dokonuje żadnych inwestycji w sieć, tylko ją eksploatuje, by wyciągnąć jak najwyższe zyski. My nie musimy pracować na zyski jako przedsiębiorcy, tylko będziemy pracowali tak, jak nam właściciel każe. Także dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to służę uprzejmie. Właśnie co pan się pytał, panie prezesie? Trochę mamy punktować obrad, ale panie radny, krótkie pytanie podejrzewam do pana prezesa, tak? Bardzo proszę. To ja bardzo bym prosił, żeby w miarę możliwości oczywiście. Panie przewodniczący, jak pan jest na to, wie pan, że będzie krzyk. Jak mieszkańcy pytają, czy nie podwoją się, to jest chyba w pełni uzasadnione. A myślę, że jakby był ogłoszony konkurs i w drodze konkursu pan prezes Karol Tchórzewski zostałby powołany na to stanowisko, właśnie nie budziłoby to
żadnych wątpliwości. Więc to moje pytanie zasadnicze, dlaczego nie w drodze konkursu? Dziękuję. Czy pan powie, bardzo proszę. Panie radny, ja odpowiadam krótko. Nie ma w historii naszego miasta tradycji do powoływania, organizowania konkursów na stanowisko prezesa. Ja nie pamiętam, żeby aniż tyle było zmian i powołań w tych spółkach. Nie było zdarzenia, żeby którykolwiek z moich poprzedników czy ja, czy nie wypływało to z głosów Rady Miasta, żeby trzeba było ogłaszać konkurs. Jest to rekomendacja na stanowisko, jest to wyłącznie kompetencja prezydenta miasta. Ja biorę na to, za to całkowitą odpowiedzialność. Tak postanowiłem, nie będąc kołosłownym, bo jak powiedziałem, tutaj zrobiłem dokładne rozeznanie co do kandydatów i wybrałem moim zdaniem najlepszego. No, taka jest rola prezydenta. Tyle mogę odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, w imieniu Rady Miasta chciałbym pogratulować i życzyć sukcesów panu i pan i firmie przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Zmiana pokoleniowa. Młody, chociaż już nie taki młody, 41 lat.